Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ma pani siateczkę? Jest. Ja mam, dobra. Super. A dla pani w międzyczasie może? Barszczyk biały w butelce. Tak. A może być 15 deko więcej? No to pięknie. 3-0-0. My się znamy od 67 roku, przepraszam. W 67 roku braliśmy ślubie. No, no to czyli już pół się... roku wcześniej żeśmy się poznali. No więc od 67 roku się znamy. A cebuli ile? 3. Ja pracowałam w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa. Potem piastowałam, że tak powiem, stanowisko szefa socjalnego. I w związku z tym organizowałam wycieczki w zakładzie pracy. No i właśnie na te wycieczki się tutaj pan małżonek mój też się zapisywał i też żeśmy jeździli razem. I potem ja jakoś tak żeśmy się troszkę zbliżyli, że tak powiem, może nie zupełnie, bo mój małżonek jest taki, że on zawsze, prawda, pan, pani i tak dalej, nie było żadnych tykań, żadnego tego. Kilo ziemniaczków, dobrze? 3 kilo ziemniaczków. 3 kilo? O rany, co ja narobiłem. Ale właśnie tych, Belarozy. Belarozy. Belarozy, to dobrze, to zmieniam. Moja małżonka mieszkała tutaj w tej klatce, w tym bloku numer 1. No i tutaj jesteśmy 30 lat, ale funkcjonujemy tu wewnątrz osiedla i mamy swoich klientów. Na ogół poryzygnowali, czy poupadały sklepy, a my się, czy mamy 30 lat. Jaka porządna ta jarzyna. No tak, bo tak ma być. Jeszcze proszę pani ją przytulę, żeby pozytywna energia popłynęła, żeby była zupadowa. I dzięki tej pracy, myślę, no funkcjonujemy, prawda? Nie siedzimy w domu, nie siadamy na ławkach, nie boli nas głowa, nie bolą nas nogi. Tutaj trzeba kogoś wesprzeć w poszukiwaniach jakiegoś rozwiązania, na przykład ktoś szuka mieszkania, pracy i odwrotnie, klienci nam doradzają. Bułeczkę pani Dorotko, są takie ciabatki, jeszcze dwie, dwie kukurydzie. Mhm. Tak. Kilogram buraczków, takich średnich. Średnich, dobrze. Podłużne panu dać, czy okrągłe? Oboje, proszę, tylko żeby nie były duże. Dobrze. Od dzieciństwa, że tak powiem, uprawiam różne dyscypliny sportu. To jest piłka, którą grano na Mistrzostwach Świata w Rosji. No i tak tutaj panowie przychodzą i przy tej piłce, w tej strefie kibica sobie rozmawiamy o sporcie. Bo to jest prezent, to jest prezent od klienta. Lizaczka, takiego serduszko? Może być. No to będzie 60. No i reszta. Dziękujemy pięknie, dziękujemy. 2 lata temu żeśmy obchodzili 50-lecie małżeństwa. Ale nawet w związku małżeńskim trzeba sobie stworzyć taką przestrzeń, tak, która jest wolna, tak, która daje wolność. Tak, zdecydowanie, ja taką mam przestrzeń życia. No ale my też taką mamy. No, zdecydowanie, tak musi być, inaczej by do niej do przetrwania. Nie, no tak, to jest to, tak. No a ja z moim mężem od 80 roku, to ile jest? 40. No. Też pięknie. Też nie dogonicie ładny. Nas, nie dogonicie. Já děkuji, že jste přišli a slovo. A jenom dodám k Jakubovi, že když jsme vlastně před těma 20 lety začínali tam jezdit, tak ta otázka té ekologie ještě nebyla tak na stole, jako je dneska. Takže až jako po čase se ukázalo, že vlastně ten dokument i pro nás má jako větší smysl, než kdyby jsme se to fotili někam do šuplíku. A možná i teďka to sdělení je z toho třeba i víc po těch pár letech od těch fotek. Jiří Benák i Jakub Bartoška jsou laureatami české nagrody World Press Photo. Polska i Čechy mají bardzo wiele wspólnego, dlatego też zaprosiliśmy dwóch českých fotografików o představení swoich prac na temat tego, jak widzą region węgla. Jesteśmy z blogu o Czechach wspólnie z Galerią Huta Sztuki z krakowskiej Nowej Huty. Organizujemy wystawę poświęconą dwójce naszych wspaniałych znajomych, przyjaciół. Jirka i Jakub w zasadzie Zagłębie Mosteckie odwiedzają od 20 lat. Ta wystawa jest efektem 20 lat pracy. Przez ostatnie 20 lat mieli ten pomysł na siebie, by odwiedzać tak zwane Zagłębie Mosteckie. Jest to północ Czech, kraj bardzo ciekawy, bardzo wyeksploatowany przez węgiel, kraj czy w zasadzie region, który stał się ofiarą swojego własnego bogactwa, gdzie zapomniano o człowieku. Czy to jest przyjaciel, czy to jest
obiektywnie jakieś. To vzniklo, protože tam schořelo jedno rypadlo v tom dole. No. Ty fotky jsou vedla hlavně. A tohle je jeden z těch dělníků, který pracovali na té likvidaci toho rypadla. A byla to fakt jako těžká dřina, takže on si tady dával pauzu s cigaretou. Úplně jako hotový. Ještě dodal, že to je polský dělník. A je to polský dělník, takže je to polský robotník. Co z toho záznamu není vidět ani cítit, tak je ten hluk, prašnost a vlastně celá ta negativní stránka toho, že vlastně opravdu ten stroj je natolik obří, že vlastně za každou hodinu uvolní do toho vzduchu jako stovky kilo prachu. Jako. No to historia zdjęcia w zasadzie pewnego złomiarza, który został skolegowany z miejscowym gangiem, dysponował bronią, siedział sobie w swojej takiej quasi portierni. Tak jak okazywał swoją przyjaźń tym lokalnym gangom, tak był szczególnie przebiegły w stosunku do tych, którzy byli dla nich konkurencją. I ja myślę, że ta wystawa jest o tyle interesująca, ponieważ pokazuje, jak to wygląda od środka, jak ten czarny węgiel jest też czarną stroną życia tych miast. W przyszłości, some lakes or like lake district, something like that. Lake, yeah. District, yeah. So, they like, plan about seven big lakes for the future. But it's not very touristic right now. It's right now, not. No. In the future. Okay. But it depends because 42% mm-hmm. of energy in Czech is from mm-hmm. brown coal. Ta wystawa nie zajmuje się polityką. Ta wystawa zajmuje się ludźmi. Ta wystawa zajmuje się tym ciężkim zawodem, jaki jest zawód górnika, i pokazuje, jak ciekawe jest to życie, jak intensywne jest to życie i jak pięknie można pokazać czarny węgiel.